Cześć kochani, witajcie na moim kanale, z tej strony Magda. W sumie to już wiecie, dzisiaj sobie zrobimy trening całego ciała, bo będą mi ręce pracować i nogi pracować i brzuch będzie po prostu wszystko pracowało. Ja jestem właśnie w Czechówce na boisku i w sumie wychodzę mega ze strefy komfortu, bo tutaj będą chodzić ludzie prawdopodobnie, więc nie ma co, trzeba przekraczać kolejną granicę w swoim życiu. No to lecimy z treningiem. Do dzisiejszego treningu będzie nam potrzebna skakanka. Przydadzą nam się też hantle. Jeśli nie masz hantli, to wystarczą butelki z wodą, więc tyle. I chęci, i tyle. Okej, to zaczynamy naszą rozgrzewkę. Do naszej rozgrzewki przyda się skakanka. Jeśli nie masz, to może być ta niewidzialna, którą ostatnio robiliśmy, taką skakaneczkę. Dobra, no to nie przedłużam. Zaczynamy działać, 30 sekund i lecimy ze skakanką, a później będziemy robić inne ćwiczenia w tej rozgrzewce, ale to się dowiecie zaraz. Dobra, włączę sobie czas, przygotuję skakankę i lecimy. Nie ma co też dużo gadać. Dobra, dobra, bierzemy skakankę i lecimy. Lecimy. Pamiętaj, nie masz skakanki, po prostu sobie skacz. Naprawdę dzisiaj będzie mocno. Wierzcie mi na słowo, będzie bardzo, bardzo mocno. Dawaj, dawaj. Nie poddawaj się. Dobra, już się. Tutaj prawie bym zabiła na tej skakance. Jedziemy. Dobra, chwila przerwy, ale cały czas sobie chodzimy. Cały czas sobie chodzimy. Pajace. Dobra, pajacyki. Naprawdę mocna rozgrzewka. I lecimy, pajacyki. Z całych sił. Dawaj, dawaj. Jedziemy. Rozgrzewam się. Cały czas. Nie wiem, czy mnie widać w tej kamerze, ale już się przybliżam. I jeszcze 5 sekund. Dobra, maszerujemy sobie. Cały czas jesteśmy w ruchu. Cały czas jesteśmy w ruchu. Zakrok. Raz jedna, raz druga noga. I lecimy. Zakrok. Mocny zakrok i rozgrzewamy się. Zaraz wracamy do skakanki, ale to za moment. 15 sekund. Dawaj, dawaj. I lecimy. Lecimy, lecimy. Pamiętaj, żeby właśnie kolano nie wychodziło poza linię stóp. Dobra, bierzemy skakankę albo na tej niewidzialnej skaczemy. No i co? Lecimy. Całych sił. O, uwaga, żeby się nie zabić na tej skakance. Dobra, lecimy. Jeszcze tylko 5 sekund. Dasz sobie radę. 3 sekundy. Dobra. I maszerujemy. Maszerujemy. Cały czas. Dobra, biegniemy. Biegniemy. Rozgrzewamy się cały czas. Cały czas. Mocno tutaj podkręcimy temperaturę ciała. Niech płonie. Damy sobie radę. Biegniemy. Jest fajnie, naprawdę jest super. Dobra, ja już Ci pokazuję, co mamy następnego. Co mamy następnego? Tak sobie tutaj rękami pulsujemy i wykopujemy nogę. Raz jedna, raz druga. Druga. Puls rękami na bok. Jakbyśmy tańczyli gdzieś tam na weselu, to sobie tak właśnie ćwiczymy. Tutaj się trzymasz jakiegoś wujka, tańczysz, noga do przodu i lecisz. Lecisz, dawaj, rozgrzewamy się. Barki płoną. I o to chodzi. Dzisiaj też zapłoną. Jeszcze nie raz. Będą właśnie ćwiczenia na górę ciała, słuchaj. Na górę ciała. Dobra. Bierzemy skakankę. Ja nie mogę, się rozgrzewam. Skaczemy, skaczemy. Dawaj, dawaj.
dzisiaj jest mocny, mocny, mocny trening. O to chodzi. Jeszcze tylko 10 sekund. 10 sekund. Wytrzymać. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. 5. 3. A teraz po prostu maszerujemy. Maszerujemy, bud mi się rozwiązał. Bud mi się rozwiązał. Krążymy ramionami. Przód. Rozgrzewamy. Rozgrzewamy cały czas. O, ja nie mogę. Jezu, jak to płonie. Płonie ognisko w lesie. Dobra. I teraz do tyłu. Do tyłu. Krążymy. Krążymy. I jeszcze. I jeszcze, jeszcze, jeszcze. 3 sekundki. No to co? Zaczynamy nasz trening? Zaczynamy. Dobra, no to nie pozostało nic innego jak zacząć ten trening. Lecimy sobie po prostu w takim schemacie, że będziemy robić 30 sekund ćwiczenia, 10 sekund przerwy. Zaczynam od pierwszej rundy, są dwie rundy. Jedną rundę robimy dwa razy, drugą tak samo dwa razy, więc będzie naprawdę dość mocno dzisiaj, nie ukrywam. No i skakanka dalej nam się przyda, więc nie wyrzucaj gdzieś na bok, ona się gdzieś nam tutaj przyda po drodze. Pierwsze ćwiczenie to będzie Superman i ogólnie ja nie mam żadnej maty, będę to robić na betonie. Nie jest to jakieś fajnie, profesjonalnie zrobione, w sensie, że nie powinnam tego na betonie robić, ale nic się nie stanie, będę mieć po prostu brudne ciuchy i tyle. 5 sekund i lecimy, kładziemy się. Ręce i nogi do góry, 3 sekundki przytrzymujemy i na dół. Fajnie to ćwiczenie wzmacnia plecy i jest. Chyba mnie widać. I trzymaj mocno, jak Superman, do góry, jeszcze raz. Trzymaj mocno. Nogi też mocno spięte, napięte i lecisz. Super, pamiętaj. Jedziemy, jedziemy. Nie poddawaj się. I jeszcze. Dobra, wstajemy. Jeszcze jestem brudna. Nieważne. Dobra, teraz będziemy sobie robić brzuch na stojąco. Ćwiczenie, które było. Przyciągamy rękę do nogi. I jedziesz. Z całej siły. Przyciągaj. Mocno tutaj brzuch ma być spięty. I mocno nim pracujesz. I jeszcze 20 sekund. Dawaj, dawaj. Z całych sił. Pracujesz po prostu brzuchem. Ręce, nogi tutaj nie mają znaczenia. Pod tym względem, że tylko brzuch cię tutaj trzyma i lecisz z całych sił. 7 sekund. Użyj tej jak najwięcej siły, bo zaraz będzie następne bardzo fajne ćwiczenie. Dobra, lecimy. Będziemy robić pompkę. Nie dasz rady pompki męskiej, to zrobisz damską. Też będzie. Mocno tutaj wzmacniamy ciało, spalamy te wszystkie zbędne kalorie i lecimy. Pompka męska. I dawaj. Nie dasz rady. U góry tutaj sobie przytrzymujesz ten podpór i lecisz dalej. Przytrzymujesz, nie dasz rady, dasz radę. Dasz radę. Ja w Ciebie wierzę. Ty w siebie wierzysz, to nam wystarczy. Już niewiele czasu zostało. I lecimy. Lecimy. Z całych sił. Z całych sił. Jeszcze raz. Dobra, do góry. Co mamy następnego? Tutaj mam plan, skakanka, bo ja się lubię często mylić w tych planach treningowych, coś mi tam wpadnie, wpadnie. Skakanka. Nie masz skakanki? Po prostu skaczesz, gdzie widziałem skakanki. Potem macie. Krótka piłka. Lecimy. 20 sekund. Skaczemy mocno. Mocne nogi pracują. Brzuch pracuje. Wszystko pracuje. I robimy. Jeszcze, jeszcze. Dawaj, dawaj. 3 sekundki. Co mamy następnego? Następnego. Tutaj mamy podpór i ręka na bok, czyli dalej wzmacniamy górną partię ciała. Podpór, ręka na bok. Przyciągaj. Druga ręka na bok. Przyciągnij. Druga. Przyciągnij. Druga. Dawaj, dawaj. Dasz sobie radę. Zaraz sobie radę, zaraz będzie przerwa, zaraz będzie przerwa. Napijemy się wody, ale teraz lecimy. Lecimy. Na bok. Dobrze. Na bok. Przyciągnij. Na bok. Brzuch mocny, spięty. Pośladki napięte. I lecimy. Całych sił. Jeszcze raz.
Dobra. Dobra, dobra, co mamy następnego? Ściągamy łopatki sobie, stojąc. Czyli taki ruch. Taki ruch. Popatrz, łopatki tutaj ściągamy i lecimy. Czujesz tą pracę? Plecy się wzmocnią. Naprawdę będzie fajnie. Tylko to dobrze rób. Bo jeśli dobrze robisz ćwiczenia, to znaczy, że dbasz o swoje ciało. Dbasz o siebie i lecimy. Ściągamy mocno. Mocno ściągnij łopatki, mocno. Jakbyś chciał ścisnąć coś z nimi, to właśnie tak to ćwiczenie rób. No i co? Mamy teraz chwilę dłuższej przerwy, napijemy się wody i lecimy drugi raz to samo. No i fajny trening. Spalamy, wzmacniamy, czyli to, co lubię i to, co na pewno Ci się przyda. Nie, to kijowo zabrzmiało, Ci się przyda, spalamy. Nie, po prostu tutaj chodzi o to, że robimy jedno przy drugim. Dobra. A jeśli używasz butelek z wodą, to nie wypijaj wody. Będzie mniejsze obciążenie. Dobra, jeszcze chwila. Trzy głębokie wdechy. I robimy to samo. To samo. Dalej będziemy wzmacniać. Dalej będziemy wzmacniać, jak się czujesz. Na pewno się dobrze czujesz, bo robisz coś dla siebie. No to co, zaczniemy od supermana. Ja się dalej brudzę. 5 sekund, kładziemy się na beton, na asfalt. I lecimy. Ja no żartuję. Nie na beton. Nie kładź się na beton. I na dół. Do góry trzymaj mocno plecy. Dawaj na dół. Dawaj, dawaj. Pompujemy, pompujemy. Trzymaj u góry. Na dół. Pompuj. Góra. Pięknie. Latamy. Jeszcze. Góra. Trzymaj mocno ciało. Trzymaj mocno ciało. I lecimy. Góra. Dawaj, dawaj. Dobra, do góry. Dobra, na dół. Wstajemy. Co mamy następnego? Następnego mamy... Brzuch mamy następny. Brzuch mamy następny. Wzmacniamy. Robimy sobie kaloryfer piękny i lecimy. O Jezu, jakaś mucha. No. Jakaś mucha chciała poćwiczyć. Nie, nie, nie. Dawaj, dawaj. I mocno. Pamiętaj, brzuch pracuje i lecisz. To ćwiczenie było ostatnio fajne ćwiczenie, takie nie musisz tylko leżeć i robić brzuch, możesz też stać, robić brzuch, pracujemy, żeby nas trzymał i jedziesz. Dobra, teraz pompeczka, pompeczka, oj będzie mocno, będzie mocno, ja to czuję. Dobra, robimy pompkę i góra. I dół, góra. Jesteśmy w tym razem, ja też robię. Też się męczę, słuchaj. Też się męczę. Do góry, trzymaj mocno pośladki. Dajemy razem radę. Dajemy, dół, mocno, góra. Jeszcze. Góra, trzymaj, lecimy na dół. I do góry, nie będziemy tylko w dole. Na dół, góra. Dobra, skakanka. Niewidzialna albo prawdziwa. Co tam chcesz, to sobie wybierz. No i co? Robimy. Skaczemy. No już bym się zabiła. Już bym się zabiła. No i też ręce fajnie pracują. Cały czas coś. Lecisz. 5 sekund. Dobra, następne. Podpór. Góra wzmacniana, ale będą mięśnie. O rany. Lecimy. Podpór na bok. I drugi bok. Trzymaj brzuchem. Trzymaj tym brzuchem. A niech się wzmacnia. Tutaj też pamiętaj o tym, żeby tyłek był napięty, więc lecimy, połowa czasu. Pocieszacie to, bo mnie bardzo. Połowa fajnego treningu za nami prawie, że. Ło, jeszcze raz. Dobra, ściągamy łopatki, wzmacniamy te plecy.
plecy jak lotnisko. I ściągaj. Jakbyś chciała tutaj coś zgnieść. I mocno, one też muszą być mocne. Też nimi pracujemy w ciągu dnia. Połowa czasu. I jeszcze. Jacie, ale ręce są rozgrzane. 10 sekund. Jeszcze, jeszcze. No, dawaj, mocno. Jeszcze. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Dobra, chwila przerwy i lecimy z drugą rundą. Z drugą rundą. Ale najpierw się napij wody. Też nie ma co robić na chama wszystkiego naraz, bo się zajedziemy. Będzie przysiad plus hantę nad głową. Czyli mocny tyłek, mocne bary. Gdybyś tam kogoś chciał pociągnąć z bara, to właśnie teraz będziemy je robić. No i co? Później znowu skakanka. Później będziemy mieć fajne ćwiczenie na triceps. Burpees, czyli dalej spalamy kalorie. Biceps to po prostu będziemy sobie tutaj dźwigać na biceps. Fajny ciężar jakiś, czyli butelka z wodą albo hantel. I tutaj będziemy mieć też podpór i będziemy pracować z nogami, ale to za moment, jeszcze chwila i będziemy jechać z pierwszą rundą drugiej rundy. O. Jakkolwiek to brzmi, to będziemy właśnie to robić. Dobra, no to nie wiem, jesteście gotowi, czy jeszcze nie jesteście gotowi? Jeśli tak, to fajnie, jeśli nie, to zaraz będziecie gotowi, po prostu 7 sekund mamy. Już Ci pokazuję, jak to ćwiczenie wygląda, będziemy sobie robić taki bardziej szeroki ten przysiad, coś takiego a la sumo, w sumie sumo. I lecimy przysiad i wyciskasz hantlę nad głowę, akton, ten średni tutaj pracuje, nad głowę i lecisz. Z całych sił. Skup się na tym ćwiczeniu, wygląda jakby było ciężkie, ale ono jest bardzo, bardzo przyjemne. Bardzo przyjemne. I lecisz z całych sił. 3 sekundki. Dobra, bierzemy skakankę. Ja dalej jeszcze używam tej, a już bym wolała tą niewidzialną. Można tutaj poszukiwać tej niewidzialnej. A tutaj o, nie da się uszukiwać. Nie ma co. O, lecimy, skaczemy. To jest przyjemność. To jest relaks. I se skaczemy. Zaczynamy jak kocica po tatrak i lecimy. 3 sekundki. Dobra. Następnie mamy taki podpór tyłem. Widzisz, cały czas jakiś podpór. Cały czas. I dotykamy się. Stopy, ręka do stopy, przeciwległe i mocno. Mocno. Będę mieć czarne ręce. Widać mnie? Chyba widać. I mocno tutaj tyłek do góry. Ile dasz rady? Brzuch napięty. I się łapię. Łap się. Ale się ze mnie leje, jak na szczura. Dobra, lecimy dalej. Co mamy następnego? O, burpees. Na beton. Zarąbiście to, myślę. Czyli tak. Podskok, podpór, dawaj, pompka, nie dasz rady, to nie rób pompki, nogi do klatki, podskok i dawaj, mocno, nogi do klatki, podskok, dawaj, podpór, pompka, nogi do klatki, mocno skaczesz, mocno skaczesz, dawaj pompeczkę, jeszcze raz przyciągaj, mocny wyskok, lecimy ostatni raz, pompka, nogi do klatki, wyskok, chwila przerwy. Bicep. Bierzemy sobie te butelki, te hantle, co tam masz, kota, psa, dziecko, bierzesz do ręki i robisz biceps. Żartowałam oczywiście z tymi zwierzętami i dziećmi, ale co tam masz, to weź, ćwicz i napinaj mocno brzuch i mocny tyłek, mocny tyłek. Ja pierniczę. Dobra, nie będę klnąć. Ale jest mocno. Z tym
piernikiem to nie jest takie przekleństwo. No, dalimy radę, ale jeszcze nie, jeszcze mało, jeszcze jedno ćwiczenie. Dawaj ten podpływ. Dzisiaj to łapy za pół. I noga na bok. Tak sobie tańczymy. Dawaj, mocno. A niech się zmieni. A co? Dawaj, dawaj. Łopatki złączone. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Ja czuję, jak mi się tyłek ma. Czuję, jak tutaj się robi tyłek. Czuję. I będzie się robił. I jeszcze. Ile mamy tam? Ile tam czasu pokazuje? Niewiele, dasz sobie radę. Dobra, chwila przerwy. Wyłączę na chwilę czas, żeby sobie łyknąć wody. To w sumie niewiele się tutaj robi. Ile mamy procent baterii? 56. Czyli bateria spada. Tak wolno. Jeszcze jedna runda, kochani, jeszcze jedna runda. Damy sobie radę. Już jesteśmy naprawdę bardzo daleko. Razem po więcej, nie? No. No to co? Będziemy zaczynać zaraz. Będziemy zaraz zaczynać. Lećmy. Po prostu lećmy. To co? Przysiad. I unosimy hantlę na dół. Przysiad. Jezu, jaki ja mam katar od tych pyłków, nie pyłków. I wyciskaj mocno. Trzymaj hantlę, wyciskasz. I jeszcze. Jeszcze. Pamiętaj, jakbyś chciała, chciał komuś z bara pociągnąć, to teraz właśnie je wyrabiamy. Jakby cię tam ktoś wkurzył, to się nie przejmij. Po prostu, jak to się mówi, już ze zmęczenia, po prostu mi słowa gdzieś tam wpadają. Skakanka. Po prostu przekształcaj tą złą energię na coś dobrego, coś pozytywnego i lecimy. Leci, tak, przekształcam. Co cię wkurzyło? Powiedz, co cię wkurzyło teraz. Rozładuj te wszystkie emocje na takie rzeczy. Takie rzeczy. Dawaj, dawaj, w kieszeni. Dobra, lecimy dalej. Robimy ten podpór tyłem. I pracujemy. Ręce fajnie pracują. Równowaga. Oj, tutaj już się gibam na boki. Ale to nie jest ważne. Ważne jest to, że robisz. Tyłek jak najbardziej do góry. Ale się nie przejmuj, jak na początku nie będzie wychodziło. Bo widzisz, ja tu nie mam ekstra do góry. Ale czuję w tym momencie właśnie mięśnie. Jak najbliżej. Jest, jak mi się kamienie wbijają do ręki. Dobra, lecimy. Co mamy następnego? Burpees, proszę Państwa, burpees. Ale będziemy przypakowani. Ale będziemy przypakowani. Lecimy. Żartuję, nie? Nie myślę, że takich ćwiczeń. Choć nie wiadomo, jak mięśnie urosną. Nie wiadomo, jak wyglądać jak Arnold. No nie. Spalimy. Wyrzeźbimy. Dieta. Pamiętaj o diecie. Dobra, lecimy. Burpees. Pompka. Przyciągnij nogi. Wyskok. Podpór. Pompka. Nogi do klaty. Wyskok. Dalej, dalej, dalej. Mamy biceps. Zarażę sobie buta. Pracujemy. Pracujemy. Dźwigaj. Dźwigaj ciężar. I robimy biceps, wzmacniamy. Mała partia, ale ważna partia. Każda partia ma tutaj znaczenie. I lecisz. Całą siłę. Pamiętaj, żeby iść trochę szybciej do góry, a wolniej schodź. Trochę szybciej do góry, wolniej schodź. Samo następnego mamy podpór. Po prostu podpór. Tymi naszymi nogami do boku.
No to leci. Lecisz, lecisz. Tak jest. Taniec. Robimy niewiele czasu i kończymy. Kończymy, rozciągamy się i do chałupy. Do chałupy. No i jak tam po treningu? Dałaś radę? Dałaś radę? Ja już zmieniam czas i lecimy dalej. Lecimy z rozciąganiem, bo to też jest ważne. Tego nie odpuszczaj. A zrobiłam trening i już po. Nie, nie, nie. Rozciąganie. Masz się rozciągnąć mi tutaj. Zrobię to razem z tą, tylko sobie czas poustawiam, dobra? Czas sobie poustawiam. A i lećmy, no co tam. A napijmy się jeszcze wody. Boże, jak ja zmieniam szybko zdanie. Raz tak. Tak źle. Tak niedobrze. Cała ja. Więc się nie zdziwcie, że te treningi są takie, tutaj jedno, tutaj drugie. Milion pomysłów na minutę i tyle, no. Tylko żeby te pomysły były czasem dobre, to by było fajnie, a nie wszystkie są dobre. Nie będę ci kłamać. Rozciągnijmy się, co ja będę tak gadać. Ręka do przodu, no i rozciągamy. Trzymaj mocno, trzymaj mocno. Czujesz, jak to się rozciąga? Czujesz? Rozciąga się. Ostatnio usłyszałam, trzymaj długa ręka. Ostatnio się dowiedziałam, że ja jestem ze Śląska, bo gadam taką gwarą. Nie mówię z jakiego Śląska, ja tutaj spod Myślenic jestem. Tak lubię pogadać, nie? Umiem ładnie po polsku, tylko to tak jest, no nie? Dobra, noga, równowaga. Pamiętajmy o równowadze, że to będzie zawsze. Równowaga w życiu musi być. Ksonel, chcę moim gadaniem. Tak i tak można gadać. Nie no, śmieję się. Po prostu tak chciałam powiedzieć, że ktoś mi napisał, że właśnie chyba jestem ze Śląska. No nie, nie jestem ze Śląska. Byłam parę razy na Śląsku. To co, lecimy dalej, dalej lecimy. Rozciągaj tutaj ten czworo głowy, niech się rozciągnie. Jezu, jaki fajny w ogóle trening, serio, taki przyjemny, taki wydaje mi się, że od serca. Taki, co ja chciałam dzisiaj zrobić. I się mega cieszę. I zaraz lecę na następny z góry, w sumie. No, bez tych gór to się nie da żyć. Nie da się żyć. Dobra, siadniemy za taki słowiański przykód. Do zdjęcia. Uczymy się i rozciągamy przy okazji. Rozciągamy cały czas. Cały czas. No to zaraz będzie wykrok w takim razie. Musi być. A, to zróbmy zakrok. Coś. W sumie wiesz, z tej perspektywy wygląda jak wykrok, nie? A? No i se trzymamy. Patrzę się, tutaj taka siłownia na polu jest. Chodzicie na takie siłownie polowe? Ja nie chodzę, powiem szczerze, dawniej chodziłam, a teraz trochę mi się pozmieniało, że tu nie chodzę. Tak się chciałam po prostu zapytać, jakie wy macie zdanie na temat tych siłowni. Moim zdaniem w ogóle fajnie, że takie coś jest, bo można po prostu wyjść z domu, no nie? A jakie ma skutki, czy ma skutki jakieś tam, które wpłyną mocno na formę, to na razie się nie wypowiadam. Dobra, ręka do boku. Ale piknięcie góry widać. Coś cudownego. Trzymaj se, rozciągaj se. Druga ręka. Zamyśliłam się chyba. Z tym myślę czasem o życiu. Co by dalej zrobić, czego by nie robić. Się zamyślam. Gdzieś
siedzisz czasem w robocie i sobie myślisz o życiu i nagle ktoś coś mówi, ty nie wiesz w ogóle o co chodzi. To jest śmieszne. To jest śmieszne. Ja tak mam. Wiem, bo w Bożym świecie. No to co, kochani, skończyliśmy ten trening. Był bardzo fajny. No myślę, że dużo kalorii nam poszło. Kurde, właśnie zapomniałam włączyć zegarek. W ogóle mi się nie chce teraz włączyć. Chyba się wyładował. A mogłam włączyć, byśmy sprawdzili, ile żeśmy tych kalorii podspalali. Ale to na następnym, obiecuję, że na następnym treningu to zrobimy. No i co, jeśli chcesz więcej motywacji, jeśli chcesz po prostu śledzić ten mój cały, nie wiem jak to nazywać, backstage. No nie tak, no takie coś tam, to moje życie, jak to wszystko wygląda, co jem, albo co moi klienci jedzą, to zapraszam Cię serdecznie na mojego Instagrama, tam jest wszystko, albo na mojego Facebooka, jeśli nie masz Instagrama. No i co, widzimy się za tydzień. Za tydzień chcę Cię zabrać w zupełnie inne miejsce. Bo Ci obiecałam to, że Cię wezmę na wycieczkę, więc ja słowa dotrzymuję, chyba że naprawdę będzie brzydka pogoda, to Cię nigdzie nie wezmę, to Ci mówię na starcie, ale jeśli będzie ładna, to Cię wezmę. Ja się z Tobą żegnam, cześć!